Witam Was ponownie i zapraszam na kontynuację naszej przygody w grze Heroes 5. Przechodzimy kampanię Inferna. Słuchajcie, w tym momencie będziemy się wybierali w podziemia, żeby przejąć zamek naszego dawnego towarzysza broni. Nie wiem, czy tu warto w to iść, czy już idziemy sobie. No ale sprawdźmy sobie. Jeden dzień w tamtą, czy w tą. Tak na dobrą sprawę nam niewiele zrobi różnicy. Tutaj są jeszcze inne rzeczy. Jakieś bramy. To jakieś wyjścia. Wydaje mi się, że to jest mapka na taką dosyć dłuższą. Dłuższą rzecz. Czekajcie, tutaj pójdziemy sobie, w tą stronę idziemy. Tak mi się wydaje, że troszkę. Ta mapka nam zajmie, mi się wydaje. No ale zobaczymy, czy moje przewidywania są zgodne z rzeczywistością, czy też nie. Teraz tak, mamy trzy poziomy. To możemy sobie postawić, bo dzięki temu sobie postawimy już magów, naszych druidów. Właściwie teraz nie wiem, czy grać. Ja najchętniej, skoro gramy Infernem, to bym rozwijał Inferno, tylko nie wiem, czy to Inferno można tak rozwinąć bardzo. Zaraz zobaczymy. W tym tygodniu już będziemy mieli to Inferno, przejmiemy je sobie. 700, 5 siarki i tutaj są hydry. Te hydry są na tyle słabe, że nie mają za dużo ruchu. Tutaj jest mana. Przejmiemy sobie też to. O, najpierw miasto. Tutaj była kopalnia kryształów. Troszkę szkoda, dobra. I teraz tak, budujemy sobie fort. Potem będziemy budowali kasę, żeby kasa się nam zgadzała. Naleciałości z Heroesa trójki są takie, że lepiej iść w wojsko. Dobra, zaraz tu przejmiemy sobie to. No to atak. Zobaczmy. 8 tylko i tutaj się już dzieje dużo. Tutaj troszkę straciliśmy. Gracz pomarańczowy został pokonany. Ok. Teraz znów jesteśmy silni. Kilka wygłodniałych demonów i stocznia. Znakomicie. No dobra. Czyli teraz nasz główny zamek. Jest tutaj. Mogę kupić bohatera. Bardzo mnie to cieszy. Jakie tu są jednostki? Takie. Więc teraz byśmy chcieli kupić psy. Pomiot chaosu. Nie. Psiarnia. Ciach psiarnia. A tutaj idziemy w złoto. Przynajmniej na razie. Czyli możemy tu kupić bohatera. Bardzo ładnie, kupmy sobie tutaj bohatera. Kupmy sobie bohatera. Przerzućmy was tutaj. Kupmy. Okej, teraz tak, ty bohaterze. Co tu jest? Pojedynkowy posterunek Inferno. Na razie się może po prostu pozamieniajcie. Pomimo wszystko nie mamy armii, żebyś tutaj mógł sobie działać. Tak, chcę walczyć. 7 straciliśmy. Ok, takie jednostki. Nie chcę zakończyć tury. Ok, nie mam funduszy, ale to już mi przychodzi. Obróćmy sobie, co tu możemy i jedziemy tu. A ty, koleżanko, z tym pieskiem pojedynczym wrócisz się tutaj do tej kopalni. Ok. I spróbujesz pobiec tu. Tak daleko, jak się da. Ja tu jeszcze widzę drewno, więc ok. Tak zrobimy. Mamy już dwóch bohaterów. No i ci dwaj bohaterowie nam muszą wystarczyć na chwilę obecną.
Zobaczmy, co tu się może jeszcze wydarzyć. Skład siarki. Kopalnia rudy. I tu są jeszcze inne rzeczy. I tu są jeszcze inne rzeczy, które ja chętnie pozdobywam. Co to jest? Kopalnia złota. Kopalnia złota to od razu będziemy atakować. Że nam się jakoś ten stan finansowy zgadzał. Teraz tak. Piekielne majaki przyspieszają. Gildie magów może najpierw, co? Co to jest? Targowisko. Okej. Okay. I co tutaj możemy postawić? Tutaj możemy postawić krąg druidów. Dobrze. Ile nam przychodzi dziennie? Dziennie nam przychodzi jedna kopalnia. 3600 nam przychodzi. Bardzo mało. Dobra. Klejnoty. Tam dalej możemy pójść, czy też nie? Możemy tam iść. Dobra, możemy, ale tutaj jest jeszcze kopalnia rtęci. Ty, koleżanko, idziesz sobie tu. I dalej chyba nie pójdziesz, bo tu już nam stoją. Czyli wytykaj tutaj na górę. Koleżanko. No w tych podziemiach, przez to, że to jest 3D, to jest tak topornie się tym posługuje. Dobrze. Czy ja chcę, żeby nam przychodziło dwóch więcej? Zawsze nam się to opłaca. Sukuby i piekielne rumaki. Ok. Tutaj. Domek na drzewie ulepszyć. Gildie mścicieli nie bardzo. To nie bardzo. Pitnący gaj o 4 więcej. Ok. Gildia drzewców. Fundusze, pieniędzy nie ma. Gdzieś ten gold był, ale go już nie ma. Mimo wszystko wolę to inferno chyba rozbudowywać. Sukuby na początek. Tutaj za 2600 coś kupię. Mógłbym coś ulepszyć. Tylko po co? Gildie? Tajemniczy staw za 500, to sobie mogę machnąć. Dobra, teraz tak. Ty wyjeżdżasz tutaj. Jedziesz sobie tu. Tu są druidzi. Więc do tych druidów raczej nie podejdziemy na razie, ale tu możemy podjechać. Bo tu są jeszcze fajne rzeczy, widzę. Teraz tak, ty kolego, jedź sobie tu. Laboratorium alchemika zdobyte bez żadnych udziwnień, tak? Co tu się dzieje? Drewno. To było drewno czy nie? Jest drewno, ale nie możemy go przejąć na razie. Tutaj są jeszcze minotaury. Czyli w tym przeogu jeszcze tutaj się poruszamy troszkę. My mamy miejski portal chyba. Nauczyliśmy się, tak? Nauczyliśmy się, nie ma problemu. Czyli podnieść to drewno. Dobra, drewno podniesione. Idziemy sobie teraz tu. Idziemy sobie dalej. Znaleziono artefakt. Mało, mało, mało. No dobra. Może na razie sobie ten garnizon darujmy. Może ten garnizon sobie darujmy. Będzie jakimś zabezpieczeniem dla naszego obwodu. Dobra, czyli tak. Tu są druidzi. Tu też coś jest. Nie mamy szans. Nie ma szans. Ok, czyli my jedziemy sobie tutaj pozdobywać rzeczy. I teraz kupujemy jednostki takie jak piekielne ogary. Czyli 5 pierwszych poziomów jest. Kolejny poziom to jest to. Dwór pokus. Ok. I tutaj za 2600
też za bardzo nie mamy co postawić. No bo oszczędzamy. Jednostki nam przychodzą 4. Jednorożcy nie możemy. Czemu nie możemy jednorożcy? Jednorożcy nie możemy. Enty możemy. Okej. Okay. Czyli skoro jednorożcy nie możemy, to nie ma sensu rozbudowywać tego zamku. Dobra, mamy tydzień sowy. Więc podróżujmy dalej. Teraz tak, ty kolego. Postanowiłem, że nie wchodzimy do tej lokalizacji zakrytej. Boże, jakie to jest toporne. Dobra. Tutaj nic. Idziemy dalej. Będziemy szli dalej. Dobra, czyli szaok rozwijamy. Inferno. Urne Byrias. Czyli na razie możemy iść w to. Dobra. Na razie idziemy w kasę. Zasobów jest. Nie wiem, ile kto ma zamków, ale to zaraz się dowiemy. Idziemy na razie w to. Tu są złodzieje. Tu jest tak. Liczba bohaterów, liczba miast. No dobra. Na razie nie kupuję, bo nas nie stać. Po prostu najzwyczajniej w świecie nas nie stać. Tu już coś podniosłeś. Bardzo ładnie. 1000 golda, ok. Za mało punktów ruchu. Nasz główny bohaterze. Ok, podnieśmy sobie to. Jedziemy dalej. Tu sobie to podnieść. Zawsze się to morale przyda. I tu jest wyjście. Wychynięcie na powierzchnię. I tu też jest garnizon neutralny. I to wyjście jest tu. Dobra, zobaczmy co tam możemy. Tutaj na razie nic nie kupujemy. W tym mieście kupiliśmy już. Nie, u elfów na razie nic nie kupujemy. Moglibyśmy kupić jeszcze te drzewce. Aha. Gdzie to jest? To jest tu. Podnieś sobie tą skrzyneczkę. Wijmy się tu. Okej, teraz tak. Stąd chcielibyśmy jechać sobie. Drzemia dobrze pojechał. Tak jest mapa. Czyli stąd chcielibyśmy sobie jechać tu w dół. Tak. Tu przez te lasy. Dobrze jadę. Coś tu jeszcze są, jakieś rzeczy? No to o was mogę zahaczyć. Ty koleżanko. Tutaj podnieś sobie to. Możesz sobie to podnieść. Okej. Czy ty już tu wszystko podniosłeś, rozumiem? Nie, tu jeszcze jest niepodniesione, tak mi się wydaje. Aha, bo tu są jeszcze te. No dobra, to ty się na razie wbijesz do miasta. Zobaczymy, mamy 16 tysięcy. Za 16 tysięcy ja mogę postawić jeszcze sobie... To mogę sobie postawić. Czekajcie, nie tak chciałem zobaczyć. Chciałem zobaczyć to i chciałem zobaczyć to. 15 poziom. Stocznia. Świątynia upadłych. Rekrutować diabły. Lord Tortur to nie. Czyli teraz byśmy poszli w fort. I w targowisko. Potem będziemy ulepszali. Zobaczmy, gdzie pojedziesz ty zielony. Tutaj. Teraz jestem ciekaw, czy... Co ty tu masz?
Mało, mało, mnóstwo, mnóstwo. Dobra, teraz jest pytanie. Zobaczymy, zapiszmy sobie. Zapisz stan. Okręt 0. Dobra. Bo mam nadzieję, że mnie teleportnie tutaj. Ale czy mnie nie teleportnie do Szogu? Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, ja sobie pojedziesz tam dalej. No dobrze, skoro jesteśmy tutaj, to możemy nawet sobie za 8000 was kupić. Tu mam druida tylko, tak? Nie mogę żadnego ulepszyć. No to kupmy was po prostu sobie. Tacy bądźmy. Teraz załatwmy sobie to tak. Co to jest? Piekielne majaki? Nie, ale fort możemy sobie postawić. I zaraz sobie postawimy kapitol. Nie, kapitol, tylko ratusz. Kapitol. Dobrze. Ty uciekasz przed nami. Ja będę cię gonił. Uciekasz przed nami, ja cię będę gonił, więc teraz tak, ty, żeby było wszystko, niestety troszkę brakło ruchu, troszkę mi brakło ruchu, ale to nic, bo ty sobie tutaj zaraz, o, to przejmiesz i sobie to przejmiesz. Bo jednak siarka dla nas jest bardzo ważna i istotna. Teraz tak. Te mogę ulepszać. To mogę postawić. Chciałbym ciebie postawić, Cytadelo, bo Cytadela nam da dużo. Ołtarz ofiarny. Czyli teraz będziemy dwór strachu chcieli. Właśnie nie wiem, czy ten dwór strachu tylko jednego nam zwiększy. O, nie zabieraj nam, nie zabieraj nam. Zabierałeś nam niestety. Dobra, idź sobie tu. Idziesz sobie tu. Zdobyto nowy talent. Chcę tam przejeść troszkę dalej. Ty, kolego, podjedź tu. Większy zasięg masz. Jak tam z maną stoisz? Dobrze, z maną stoimy. Zobaczmy, co tu jest do przejęcia. Tu jest jeszcze gold, ok. Dobra, was już nie ma. Jeszcze artefakt dostałem. Tutaj jeszcze, tak, przyjmę. Chętnie was do siebie przyjmę. Teraz tak, gniew piekieł. Zwiększa skuteczność demoniczny ogień, ciały wroga otrzymuje dodatkowe obrażenia. Tak, chcę gniew piekieł. Zobaczmy, jak to tu wygląda teraz. Aha, to jest gniew piekieł, czyli to jest specjalne od obrony. Dobrze. Tutaj uczonego w ogóle nie rozwijałem. Więc zobaczmy, co tu się dzieje dalej. Dobra, teraz tak. Dwór, no jasne, że tak, świątynia upadłych. To zobaczmy, ile was przychodzi? 7. Zamek 1, siedziba 1, łącz się plus 5, tygodniowo 3. No dobra, no to idziemy jednak chyba w ten zamek. Diabły nam przychodzą, wszystko nam w zasadzie przychodzi, to teraz powoli możemy... decydować się o ulepszaniu. Tu już jest przejście. Tu ty pozbierasz sobie to. Czy jakbym sobie rzucił portal, to gdzie bym trafił? Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Teraz tak, ty, koleżanko. Idziesz sobie tutaj po to.
Tylko nie wiem, po co się teleportowałem, skoro i tak na razie nie mogę kupić tutaj jednostek, bo nie mam funduszy. Na razie nie mam funduszy. Czy teraz tak, kojc Cerberów ulepszać? Czy może Cukuby ulepszać? To sobie ulepszymy. Bo potem sobie zamek machniemy. Czy tu jest przejście? Tu. Niepotrzebnie się teleportowałem wobec tego. No dobra, ale popełniłem błąd, więc podnieś to. I tu będziesz jechała. A ty, kolego, no co? Wbij sobie do zamku się. Kupimy bohatera. No, nie kupimy bohatera. Też nie. Ile wy kosztujecie wszyscy? 11 tysięcy. I nie kupię wszystkich chyba. No wiedziałem, że nie kupię wszystkich. No dobra, ale poczekamy w takim razie. Gdzie bym mógł z tobą iść? To może na razie nie. Na razie sobie zostawmy tą armię, którą mieliśmy. Zostawmy tą armię, którą mieliśmy i może pojedźmy sobie tu. Tak sobie zróbmy. Tutaj jedziemy. Dobra. No i zobaczymy, co tu się będzie z tym dalej działo. Wejdziemy sobie tu. No z wami niska szansa, dobra. To jest tak, ty koleżanko, proszę, zbieramy, co tu możemy pozbierać, to zbieramy wszystko. Zbieramy, bo nam się przyda kasa. Teraz tak, ty się wbijasz tutaj z powrotem do tego zamku. Jakoś to zaraz zamienimy. No to kapitol sobie machniemy, tak? I teraz zobaczmy, przychodzi nam... ...8000 nam podsumowanie przychodzi, tak? 4000 plus 2, dobra. Okej, w bohaterach... ...nieźle. Zobaczmy, 8000 nam przychodzi, czyli mam... ...9000 na 300 teraz, po tym dniu, tak? Okej, to jest nieźle. Czyli możemy już powoli robić sobie... najpierw może to postawmy za te 5000. Dobra, na razie nieźle. 8000 nam przychodzi, więc naprawdę nie ma tragedii. Okej, pozbierajmy to, bo to naprawdę są ważne rzeczy. Widzę takie. Jeszcze możesz tu ten odwiedzić, jak coś to będziemy przejmowali. Dobra. Wydaje mi się, tu jest jeden zamek. Wjedź sobie tu. A zaraz, czy to już tu było przejęte? Dobra, trudno. Wjedziesz sobie tu, masz te pieski. To są piekielne ogary tylko. Budujemy dalej, to wybudujemy jeszcze ciebie. Ile wy kosztujecie? 10 tysięcy. No to zaczniemy ulepszać od najsilniejszego, tak na dobrą sprawę. Najsilniejszej jednostki. Dobra. My tutaj przejedziemy. Z kim tam walczymy? Minotaurami. Już nawet nie widzę, powiem wam szczerze. Za mało punktów ruchu. Zaraz, mogę ten drugi zamek już chyba ulepszać. Nic tam nie stoi na przeszkodzie. Lepiej, żeby nam też może przychodziły te inne stworzenia.
magazyn zasobów, klejnot. Tak zrobimy. Teraz tak, mogę to ulepszyć, ale mogę też pójść w to. Bo jednak surowce nam się przydadzą w pewnym momencie gry. Dobra, tysiaczek. Tysiaczek. Zobaczcie, pokażcie mi, co tam. A to już to samo chyba pokazujecie. O, to jest coś nowego już chyba. Tego nie widziałem. Jak tam wyglądają nasze statystyki, kolego? 32 ataku, czyli idziemy w obronę. Idziemy w obronę, bo nie samym atakiem. Nie samym atakiem człowiek żyje, więc jak będziemy mieli możliwość, to pójdziemy w obronę. Na razie 15 tysięcy złota zaoszczędzone. Ok. I tutaj sobie postawimy budyneczek. Dobrze, a mogę jednak smoki budować. To w następnym dniu budujemy smoki. Niech przychodzą, niech się mnożą. I tutaj co? No targowisko możemy budować. W następnym dniu coś słabego ulepszymy w Infernie. A rozwiniemy sobie smoczki. Teraz tak, czy tu jest warto to walczyć? Jaką mam armię? Niby mało, no dobra, exp zawsze się przyda. Exp nam się przydał, dobra, jedziemy z powrotem. Trochę tego expa wpadło. Dobra, kończymy my już ten tydzień, czy jeszcze nie? To jest pierwszy miesiąc w zasadzie kończymy. I do końca jeszcze nie wiadomo, co będzie dalej, dobra. Czy ja to chcę? Piekielne magie przypieszają ilość pojawiających się stworzeń o 5%. No w zasadzie nic to nie kosztuje. Zawsze to będzie szybciej. Jak już będę walczył, to 5% to jest... Dobra, teraz tak. Chcę smoki. Nie mogę ulepszyć. Czyli teraz będę mógł iść w cytadelę tutaj, żeby ta armia się tutaj gromadziła w tym zamku. W razie W, jakby nas mieli zaatakować, a nasz bohater był gdzieś daleko. Dobra, teraz tak, siarka. Obróćmy sobie kamerę znowu. Dobra, co tu jest? Chata wiedźmy. Raczej nas nic nowego nie nauczycie, ale spróbujmy. Proszę bardzo. Powoli będziemy tutaj budować sobie. Proszę bardzo, cytadele. No i w następnym dniu zamek. Potem już tylko gromadzimy fundusze. Dobra, budujemy jeszcze tutaj gildię. Nie, może pieski najpierw, co? Aczkolwiek gildia by się przydała, może byśmy poznali jakieś czary. Czego nie mamy? Kamienia nie mamy. Ty kamienia nie potrzebujesz. Czyli postawimy to. Okej, okay, jeszcze bym przeklikał. Tutaj nie ma sensu, żebym wjeżdżał. Biegniemy dalej. Idziemy dalej. Złoto. I tu jest wyjście. Dobra, tu jest wyjście. Zobaczmy, co jest na górze. Te tunele tu są takie bardzo drastyczne. Okej, co tu jest? No kasa tu jest. Kasę to my chcemy w każdej postaci. Kasa nam się przyda zawsze. To jest to miasto? Erevel. W zasadzie moglibyśmy je chyba kończyć. Nie wiem, czy tą armią tutaj byśmy mogli ogarnąć temat. Ale może warto by było spróbować.
Tu też jest kasa. No to tą kasę możemy pozbierać przecież. Zawsze wykorzystanie kasy nam się przyda. Dobra, ulepszmy was. Tutaj co możemy ulepszyć? Za 8000, ale ja wydaję pieniądze. Dobra, te jednorożce sobie weźmiemy. Dużo tu jest rzeczy do podniesienia, tak na tą sprawę. Jednego druida nam zajwaniliście. 1500. 1500. 2000. 1000. Dobra. Co tu jest? Niebieski strażnik graniczny. Czyli ja tu jeszcze nie mogę wjechać, bo nie mam niebieskiego strażnika granicznego. To jest chyba przejście. Jakoś tu jest tak zrobione, że... No nie wiem. Pomyślimy później. Na razie zróbmy tak. Co wy kosztujecie? Kamień, kamień. Kamień. Wy kamienia nie kosztujecie. A ja chcę jeszcze tutaj budynek postawić, który jest dla mnie istotny. Okej. Zobaczmy, co my tu możemy wobec powyższego kupić. Nie za dużo. A coś ulepszyć? Też nie za dużo. Zostało nam 1 złota. Mimo, że tu były takie szczodre kupeczki. Dobra, słuchajcie, ale ciąg dalszy już będzie w następnym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie, łapeczka w górę pod filmikiem. Napiszcie w komentarzu, w którym kierunku teraz mamy iść. I oczywiście, jeżeli jesteście nowi, zostawcie po sobie subskrypcję. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć.